Narodowego Słowińskiego Parku Narodowego. Wyznaczniki były bardzo dobrze widoczne. Żegnaliśmy ląd i teren chroniony, a na Mierzei wjechać trzeba było już na teren Parku Narodowego i dzisiaj wędrówka aż do godzin popołudniowych trwać będzie po chronionej części wybrzeża, chronionej największą z możliwych form ochrony przyrody znanej w Polsce. Park Narodowy. Powstał on 48 lat temu, w 1967 roku, jako wówczas 11 z parków narodowych Polski. Dzisiaj mamy ich aż 23, ale proszę łaskawie zapamiętać, a warto spojrzeć na kolonię łabędzia niemego z prawej burty. Będzie tego jeszcze później więcej, a wracając, pora żerowiska, bo w tej chwili ona się kończy, następuje zmiana. Te, które żerowały, wędrują do młodych. Młode już są takie duże, 30 cm. Szaraki w południe powinny pływać za dorosłymi, ale w tej chwili są w trzcinach i dorosły pilnuje. Drugi z pary żeruje, a matka albo ojciec w trzcinowiskach pilnuje lisa i jenota, aby nie podchodził, nie brał małych pisklaków. Dwoma uderzeniami skrzydła lis zabity. Silne ptaki. Uderzeniem w obojczyk może spowodować złamanie u człowieka. Teraz w czasie gniazdowania bardzo są bojowe, obronne. Całą zimą pozostają jednak spokojne i na utrzymaniu człowieka tam w łebie. Wrócą ze swoim potomstwem i całą zimę towarzyszyć nam będą aż do wiosny i krzyków nawołujących do grupowania tu, poza miastem, w czystym, ale i spokojnym środowisku. Wracając do Parku Narodowego, proszę zapamiętać, wśród 23 parków narodowych naszego kraju, nasz Park Narodowy po parkach narodowych Biebrzańskim i Kampinoskim jest trzecim co do wielkości Parkiem Narodowym Polski, a powierzchnia imponująca prawie 330 km2, 10 razy większy od Babia Pruskiego i o 1/3 część powierzchni większy od Tatrzańskiego Parku Narodowego. Drodzy Państwo, skupia on nie tylko powierzchnię lądową, ale mamy tu cztery duże jeziora, z czego Łebsko, którego to nią płyniemy, jest największym z naszych jezior Parku Narodowego, a wśród wszystkich jezior Polski, proszę zapamiętać, w trzecim co do wielkości Parku Narodowym Polski mamy trzecie co do wielkości jezioro naszego kraju, bo takim jest jezioro Łebsko z powierzchnią całkowitą prawie 72 km2. O długości od strony Łeby już zostaje za nami, za Lufą. Na wprost w kierunku zachodnim jezioro osiąga 16,5 km długości, a przed nami, nieco po lewej stronie dziobu, wielkie wydmy, które mają 2,5 km, wsypują piasek już bezpośrednio do wody jeziora. Tam nieco wcześniej przed nimi dzisiaj będziemy na Białych Górach i patrząc w lewo, gdzie ląd gwałtownie się oddala, bo my jesteśmy w maleńkiej zatoczce wielkiego jeziora, a już widać, że jest potężna. Jezioro tam od prawej do lewego brzegu osiąga 7 km i 200 prawie metrów szerokości. Jezioro wielkie, ogromne, ale z płytką tonią tu w rejonie szlaku turystycznego przewidzianego dla statków pasażerskich. Po lewej stronie w odległości już 150 metrów średnia głębokość jeziora dochodzi do 2 metrów i 20 centymetrów. Są rejony 3-metrowej głębi, nieco dalej przed nami z lewej strony i wreszcie rzeka, która dała nazwę toni jeziora, rzeka Łeba, która dała nazwę miastu, jako kanał portowy uchodzi w rejonie portu i Białej Wieży do Morza Bałtyckiego. Znamy już te informacje. Przepływa ona także przez jezioro. Proszę zerknąć na moją rękę. Na wprost
biorąc pod uwagę cyferblat i tarczę zegarka, językiem marynarzy, ludzi morza, dziób to godzina 12 i na 12 widzimy te najgorsze wydmy, do których nie dojdziemy dzisiaj.